Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie, zgromadzonych tutaj w Podkowie na nabożeństwie, ale też wszystkich internautów, którzy śledzą nas dzisiaj przez internet. O, teraz już dobrze, chyba tak. Zacznę od kilku refleksji na temat pewnego serialu, który niedawno obejrzałem, a który zainspirował mnie do wybrania tematu, do tego kazania. Niedawno wróciliśmy z żoną z takiego krótkiego pobytu u naszej córki za granicą i tam powiedziała: słuchajcie, świetny serial był ostatnio tutaj emitowany, musicie go z nami obejrzeć. A ja już troszkę o nim słyszałem, to był serial Czarnobyl. Słyszeliście o nim? Zanim w ogóle już tam pojechałem i zanim córka mi go tak zaprotegowała, to już czytałem w internecie, na Twitterze, na Facebooku wiele pochlebnych opinii o tym serialu. 5 odcinków o katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W pewnym sensie to tak interesowało mnie bardzo mocno, dlatego że nasza córka urodziła się w grudniu 85 roku i miała kilka miesięcy, kiedy 26 kwietnia 86 doszło do tej wielkiej katastrofy i gdzie myśmy się dopiero po kilku dniach dowiedzieli, że coś się dzieje i to nie ze wschodu się dowiedzieliśmy, nie od naszych własnych tutaj ówczesnych przywódców, prawda, i mediów, ale najpierw dowiedzieliśmy się o tym z Radia Wolna Europa, że coś się tam złego stało i dopiero potem, kiedy z zachodu do nas te informacje przyszły, bo tam zaczęto bić na alarm, że jakaś chmura radioaktywna nadciąga nad Europę, dopiero wtedy odezwały się tutaj nasze władze, nasza telewizja, prawda, nasze instytuty naukowe, mówiąc, że właściwie to nam nie za wiele grozi. Prawda, że to najwyżej można się napić płynu Lugola i to wystarczy. Ale wiem, że bardzo wielu ludzi w tym czasie nie wychodziło z dziećmi na zewnątrz, a myśmy wychodzili. Myśmy wychodzili może w takim przeświadczeniu, że dziś nie wiem, żebym wychodził, ale wtedy wyszliśmy w przeświadczeniu, że w takiej sprawie, tak ważnej, no władza i naukowcy polscy by chyba nie kłamali. Ale nie, ostatecznie okazało się, że nie było aż tak wielkiego skażenia, jakiego wszyscy wtedy bali, przynajmniej w tej części Europy, która się od nas zaczynała i dalej. Ale jednak jakieś było. W każdym razie, dlaczego o tym serialu mówię? Tak na marginesie, nie wiem czy wiecie, ale kilka dni temu też miała miejsce gdzieś tam na terenie Rosji, blisko, gdzieś na terenie Rosji, nawet niedaleko Moskwy, awaria elektrowni atomowej, wyłączono 3 z 4 reaktorów, ale no nie była to w takim kształcie, to nie była katastrofa, to była awaria. Tutaj natomiast w Czarnobylu w 86 roku była katastrofa, największa w historii energetyki jądrowej. Skażeniu promieniotwórczemu uległo około 150 tysięcy kilometrów kwadratowych terenu z pogranicza Białorusi, Ukrainy, Rosji. Radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się po całej Europie. Ewakuowano prawie 350 tysięcy ludzi z pobliża tej elektrowni. Ostatecznie kilka tysięcy zachorowało na nowotwory, głównie tarczycy. Ilość ofiar trudno jednak oszacować, bo ludzie umierali nawet w wyniku traumy czy depresji wywołanej tym, że musieli porzucić wszystko, co mieli i przenieść się, mieszkać odtąd zupełnie gdzie indziej. Kilkadziesiąt osób zmarło też w kilka tygodni po katastrofie w efekcie silnego napromieniowania, głównie z pracowników tej elektrowni, głównie ze strażaków, z żołnierzy, którzy tam po prostu byli. Z filmu dowiedziałem się, bo nie wiem, czy kiedyś o tym czytałem, czy nie. Chyba nie, bo dopiero z filmu się dowiedziałem, że tylko cudem i dzięki poświęceniu setek, a nawet tysięcy likwidatorów
skutków tej katastrofy nie zginęły miliony w ówczesnym Związku Radzieckim i w całej Europie. Dopiero film ten mi uświadomił, że kilka osób zdecydowało się na misję samobójczą, a kilkuset górników też na bardzo niebezpieczną misję kopania pod płonącym reaktorem, tuneli, którymi dostarczyli chłodziwo, żeby od spodu schłodzić ziemię, glebę, beton, żeby ten płonący wlewali tam ciekły azot, żeby ten płonący reaktor nie przepalił się przez ten beton, żeby skażenie radioaktywne nie sięgnęło wód gruntowych, a wody gruntowe, żeby nie dotarły do najbliższej rzeki, a ta rzeka, żeby nie zatruła Dniepru, a on, żeby nie zatruł Morza Czarnego. Bo wszystkie ujęcia wody wtedy dla milionów ludzi byłyby skażone radioaktywnie. I doszłoby do kolejnego wybuchu, którego skala niszcząca oddziaływań na Europę byłaby nie do wyobrażenia. Kilku ludzi musiało się zdecydować na misje samobójcze, kilkudziesięciu na wielkie napromieniowanie. To dzięki ich poświęceniu. Bez ich poświęcenia dużo więcej z nas chorowałoby dzisiaj na raka. Takiego czy innego, głównie tarczycy. W ostatnim odcinku tego serialu okazało się, że pierwotną przyczyną katastrofy, wiecie co było? Pierwotną przyczyną katastrofy. Najbardziej pierwotną. Kłamstwo. Kłamstwo. W ostatnim odcinku pokazany jest proces tych inżynierów, którzy nadzorowali eksperyment, test, który się nie powiódł i zakończył wybuchem. I tak analizowano, czy wszystko było zgodnie z procedurami. I wystąpił naukowiec, który miał reprezentować stronę oskarżającą. A on wystąpił, oskarżył nie tyle ich, chociaż im też miał wiele do zarzucenia, tym inżynierom, ale oskarżył władzę swojego kraju, że 10 lat wcześniej, gdy inny naukowiec odkrył wadę konstrukcyjną tego typu reaktorów i ją opisał w publikatorze naukowym, to władza ten fragment publikacji wycięła, a tego człowieka zamknęła gdzieś tam daleko w więzieniu. Pozbawiła go jakiegokolwiek wpływu, żeby się nikt o tym nie dowiedział, bo wiele tego typu reaktorów pracowało w kraju. Wada konstrukcyjna, która w pewnych niesprzyjających okolicznościach powodowała wielką niestabilność reaktora, która mogła się zakończyć właśnie takim wybuchem i katastrofą. Ale to musiał być naprawdę zbieg wielu niesprzyjających okoliczności. Wyjątkowy, ale mogło się zdarzyć. A jak to się mówi, prawo Murphy'ego mówi, że jak coś się może zdarzyć złego, to się prędzej czy później zdarzy. I 10 lat później się to zdarzyło w Czernobylu. Wszystkie te niesprzyjające okoliczności się pojawiły, tylko jedna rzecz. Załoga i obsługa nie wiedzieli o tej wadzie konstrukcyjnej i myśleli, że dokonując ostatniej procedury wyłączenia reaktora, wpuszczenia w niego tam takich, wiecie, prętów, że tym go wygaszą, że unikną wybuchu. A właśnie ta wada powodowała, że wpuszczenie tych prętów właśnie odwrotnie spowodowało wybuch. Od czego się zaczęło? Od czego kilka tysięcy ludzi straciło życie, a wiele milionów było o krok od straty życia, gdyby nie cudze poświęcenie? Od kłamstwa. Że ktoś w dobrej wierze odnalazł błąd, chciał o nim poinformować, a ktoś inny z większą władzą,
bojąc się utraty być może tej władzy, zdecydował się tę prawdę ukryć. Ukrywanie prawdy to też kłamstwo. Wtedy, kiedy od tej prawdy może zależeć cudze życie, to też kłamstwo. Kłamano też, oddając tę elektrownię do użytku, bo przed oddaniem trzeba było wykonać wszystkie przewidziane testy. Jednego z nich nie zrobiono, ale skłamano, że wszystkie testy są wykonane. Dlaczego skłamano? Bo chciano oddać ją na czas, według planu. A jak się oddawało w socjalizmie jakieś roboty według planu, to co się dostawało? Premie i nagrody. I awanse. Więc premie, nagrody i awanse były ważniejsze, i żeby władza była zadowolona, były ważniejsze niż wszystkie testy bezpieczeństwa. Kłamano, kiedy wreszcie po 2 latach od otwarcia chciano zrobić ten ostatni test i nastąpił wybuch, to kłamano odnośnie tego, jaki jest poziom skażenia. Ograniczano informacje na ten temat. Ludzie sobie oglądali, co się tam działo, zupełnie nieświadomi, że podlegają w tej chwili właśnie skażeniu. Kłamstwo na początku, kłamstwo w środku i kłamstwo na końcu. A cena? Tysiące istnień. I to w tym najlepszym przypadku. Bo w najgorszym, od którego wszyscy byli o krok, wszyscy, bo nie tylko oni, my też, to byłoby i nasze życie. Bo skażenie byłoby niebotycznie większe. O tym właśnie chcę dzisiaj mówić, o kłamstwie. To jeden z najpowszechniejszych grzechów, stąd tytuł kazania Grzech nasz powszedni. Nawet nie w ogóle grzech powszedni, ale nasz powszedni, bo być może nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, ale bardzo często i my kłamiemy z całym naszym adwentyzmem, nawróceniem. Nawet jeśli nie chcemy tego tak nazwać, no to chociażby mijamy się świadomie z prawdą. Lubimy to nawet tak określić, bo to zawsze lepiej brzmi niż skłamałem. A! Minąłem się z prawdą. Ludzie nie cudzołożą codziennie, jeśli już. Nie kradną codziennie, no chyba, że z tego żyją, ale nie o takich mówimy. A jeśli nie ma wojny, to też nie zabijają niemal, nawet przez całe życie. O ile nie liczyć zabijania językiem. O, to się zdarza nader często. Ale prawie wszyscy, prawie codziennie, kłamią. Jak powiedziałem, choćby tylko świadomie mijając się z prawdą. Przyjrzyjmy się bliżej temu grzechowi, zwłaszcza, że w opisie zbawionych w Księdze Apokalipsy w 14 rozdziale, wersety 4 i 5, było to dziś czytane, czytamy o zbawionych, że w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Znaczy, to zapewne też nie jest tak i nie będzie tak, że to są tacy, którzy nigdy w życiu nie skłamali, bo takiego to ja znam tylko jednego. Pana Jezusa. To raczej chyba chodzi o tych, którzy od kiedy chodzą z Jezusem, nigdy się na to świadomie nie decydowali, a nawet jeśli się zdarzyło, to ten grzech Chrystusowi wyznali i zostali z niego oczyszczeni. Ale zbawieni, tak czy inaczej, opisani są jako ci, w których ustach nie znaleziono kłamstwa.
Oszust nie zamieszka w domu moim, kłamca nie ostoi się w moich oczach, mówi Bóg w psalmie 101, wersecie 7. I też z Apokalipsy, 21 rozdział, werset 27. I nie wejdzie do niego, do Nowej Jerozolimy, nic nieczystego, ani nikt, kto czynił obrzydliwość i kłamie, tylko ci, co są zapisani w Księdze Żywota Baranka. I 22 rozdział, 15 werset. Na zewnątrz tego miasta świętego są psy, czarownicy, przetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Kłamstwo jest tu zrównane z zabójstwem. A przykład Czernobyla pokazał nam, że kłamstwo doprowadziło do straty życia wielu ludzi. Co pokazuje, że to nie jest przesada, mówiąc, że kłamstwo jest równoznaczne z zabójstwem. Aczkolwiek my oczywiście próbujemy sobie czasem racjonalizować nasze mijania się z prawdą i minimalizować ich znaczenie. Taką mamy ludzką naturę, to jest nasza ta grzeszna natura. Nawrócenie oczywiście, ono jest odwróceniem się od naszej grzesznej natury, prawda? Ale zdarza nam się czasem, jak owej żonie Lota, się za tą starą naturą czasem tęsknie spoglądać, bo czasem uznajemy, że byłaby się przydała nam, kiedy trzeba być twardszym, cwańszym, zawalczyć o swoje. To tak czasem na chwilę chcielibyśmy, albo zapominamy wręcz o tym, że tę naturę porzuciliśmy i wracamy do niej, choćby na moment. Racjonalizując sobie, że to tylko na chwilę, że konsekwencje pewnie będą niewielkie, bo to błaha rzecz, że przecież nie chodzi o czyjeś życie. No i tak się nam właśnie zdarza. Tak się nam zdarza. O czym w ogóle mówimy, gdy mówimy o kłamstwie? To każde twierdzenie w intencji wprowadzenia kogoś w błąd. Kłamstwo to każde twierdzenie w intencji wprowadzenia skierowane do drugiej osoby. W intencji wprowadzenia tej osoby w błąd. Tej osoby, grupy osób. Bardzo istotne jest tu stwierdzenie w intencji. Czy można kogoś wprowadzić w błąd bez intencji? Wprowadzenia w błąd? Tak. Kiedy jest się na przykład święcie przekonanym, że to, co mówi, jest prawdą. Ale obiektywnie nie jest. Mogę wtedy wprowadzić kogoś w błąd, ale nie kłamałem. Może tak być? Warto znać to rozróżnienie, dlatego że mamy tak czasem, że kiedy ktoś nas inny wprowadzi w błąd, to mamy tendencję powiedzenia mu takiego ostrego: okłamałeś mnie. A ten Bogu ducha winien, jak to się mówi, który był święcie przekonany, że to, co powiedział, jest prawdą, może nawet bronić swojego stanowiska i mówić: jak, kiedy, powiedz mi, no mówiąc to i to, ale jak to, przecież tak jest. Nie, okłamałeś mnie, jesteś kłamcą. No to oczywiście powoduje, że ktoś zaraz ręce tak stawia, chce się bronić, walczyć, prawda, o swoje dobre imię. Nie nazywajmy kogoś kłamcą tylko dlatego, że powiedział nam coś, co się minęło z prawdą. Zawsze zakładajmy dobrą wolę, zawsze zakładajmy, że nie wiedział, że się po prostu pomylił. To tak na marginesie. Istotą jest intencja wprowadzania w błąd. Kto intencjonalnie wprowadza kogoś w błąd, ten kłamie, oszukuje. Wydawałoby się to wszystko jasne, jednak nie do końca. Kłamstwo bowiem ma wiele obliczy. A jednym z takich obliczy jest manipulacja. Wszyscy podlegamy manipulowaniu przez innych.
Ważne tylko, żebyśmy my tego nie robili z innymi. Manipulować można na różnych poziomach. W relacjach osobistych, w relacjach do grupy. Jesteśmy manipulowani na przykład w tym, że no nie znamy się na wszystkim. Tak? W bardzo wielu sytuacjach dnia codziennego musimy polegać na opiniach ekspertów, którzy dzisiaj, tak to się często dzieje, w zależności od tego, kto sponsoruje ich badania albo z kim się dobrze znają, będą na przykład jedni eksperci twierdzili, że alkohol nie szkodzi, gdy inni będą twierdzili, że szkodzi. I będą to czynili ludzie z cenzusami naukowymi, z tytułami naukowymi. I każdy będzie mówił, że ostatnie badania to właśnie wykazały. Że szkodzi albo że nie szkodzi. I bądź mądry. Oczywiście ci, co lubią pić, będą powoływali się na tych naukowców, co mówią, że jednak nie szkodzi. My, którzy nie lubimy, będziemy korzystali z tamtych, drugich. Kto manipuluje? Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zbadać każdej opinii. A już widzimy, że takie rzeczy się dzieją. Takie podobne rzeczy dzieją się z mięsem, z kwestiami żywności genetycznie modyfikowanej, z używaniem telefonów komórkowych, z prognozami ekonomicznymi, a ostatnio z prognozami klimatycznymi. Niektórzy mówią, że Ziemia się już klimatycznie kończy, a inni mówią, nie, to są wszystko lewackich naukowców teorie spiskowe. Róbmy swoje, nic się nie dzieje, tak zawsze było. Nie musimy się z niczym ograniczać. Kolejna ilustracja manipulowania to na przykład manipulowanie ludźmi strachem. Jedne z bardziej udanych narzędzi manipulowania społeczeństwem przez ich własne rządy. Umiejętnie dawkując informacje wzmagające w ludziach strach, na przykład przed terroryzmem albo przed jakąś grupą ludności, naszej czy napływowej, można społeczeństwo podzielić i według starej rzymskiej zasady dziel i rządź. Rządzić nim i spowodować, że to społeczeństwo nie będzie dostrzegało tego, co mu faktycznie doskwiera, że służba zdrowia leży, że edukacja leży, że wiele potrzeb mają niezaspokojonych, które winny być zaspokojone, prawda? Nie, wystarczy, że społeczeństwo da się podzielić. Przestraszyć ich kimś. Bo bezpieczeństwo i strach to są takie, wiecie, czynniki, dla których człowiek po prostu jest gotów oddać wszystko. W strachu o własne bezpieczeństwo. Reklama. Czy nas nie okłamuje? Czy nie jesteśmy temu na co dzień poddawani? Reklama, która przekonuje mnie do tego, że potrzebuję czegoś, czego zupełnie nie potrzebuję. Ale jestem przez nią napędzany codziennie. Największe nakłady i wysiłki są dziś kierowane na wzbudzanie przez reklamę pragnień w ludziach, a nie na zaspokajanie tych pragnień. Jesteśmy okłamywani, ale pytanie, czy my sami z jakichś powodów nie okłamujemy. Te przykłady są współczesne. Te przykłady mówią nam wiele o kłamstwie, ale mamy, chociaż są to współczesne przykłady, do czynienia ze zjawiskiem dużo starszym, sięgającym zamierzchłych wieków, a wręcz pierwotnym, pochodzącym ze świata duchowego. Pismo Święte ujawnia choćby w Ewangelii Jana 8:44, że ojcem waszym jest diabeł, chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tu widzimy
to pierwotne pochodzenie wszystkich innych rodzajów kłamstw, jakie występujemy, jakie występują, jakie my stosujemy, jakie są na nas praktykowane i stosowane. I ciekawe, że to niewytrwanie w prawdzie, to kłamstwo diabelskie jest tu powiązane z pewnymi jego takimi odczuciami jak pożądliwość, co nam pokazuje, dlaczego się dzisiaj kłamstwo stosuje. Bo się czegoś pożąda. Tak. Ten sam tekst mówi, on był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał. Pokazuje też związek między kłamstwem a pozbawianiem kogoś życia. Że kłamstwo może do tego doprowadzać. Że zaczyna się od kłamstwa, a kończy się na zabójstwie. I tak wielu zabójców zaczynało. Że w relacjach codziennych i z drugim człowiekiem byli gotowi go okłamywać najpierw w drobnych sprawach, potem w poważniejszych, a potem już tak na grubo. A to wykształcało w nich pojęcie, takie zresztą u wielu osadzonych w więzieniach, takie pojęcie jest wyrobione, takich zdegenerowanych przestępcach, że właściwie ci wszyscy inni nieprzestępcy to są frajerzy. Tak się używa, a frajerowi można zrobić wszystko. Można go okraść z ostatnich pieniędzy. Staruszkę można okraść z ostatnich pieniędzy. A jak nie chce dać, to uderzyć, a może zabić. Prawda? A zaczyna się od kłamania, od oszustw na wnuczka, tak? Żeby tylko wyciągnąć, a jak ona bez tych pieniędzy nie jest w stanie wykupić leków i umrze, nieważne. Nie wszyscy myślą nad konsekwencjami swoich kłamstw. Mówią tylko, to było tylko kłamstwo. Ale konsekwencją wielu kłamstw dalszą może być śmierć. Jest śmierć. Dlatego ojciec kłamstwa jest tutaj nazwany jednocześnie mężobójcą. A wszystko dlatego, że pożądał czegoś, co nie leżało w jego kompetencji. Czegoś, co nie leżało w granicach jego możliwości, ale on chciał więcej. Zająć miejsce Boga. Wiemy to skądinąd. Z 14 rozdziału Księgi Izajasza, z 28 rozdziału Księgi Ezechiela. Dzisiaj też wielu ludzi stosuje kłamstwo, żeby sięgnąć po coś, czego, co się im nie należy. Ale oni chcą to mieć. Nawet za cenę kłamstwa. Chcą być na pozycji, która im się nie należy, bo nie potrafią jej pełnić, bo nie mają kwalifikacji. Ale czemu nie? Kłammy, żeby tylko zdobyć tę pozycję. Oszukujmy, manipulujmy, żeby tylko zdobyć pewną pozycję dla siebie. Mówiłem o kłamstwie, że to intencjonalne wprowadzanie kogoś w błąd. Intencjonalne, czyli celowe, nie tylko świadome, ale i celowe. Dla jakich powodów ludzie kłamią? Kłamią, bo chcą coś zyskać? Kłamią, jak nie można zyskać, to przynajmniej, żeby drugi stracił. Żebym był wyżej. Dokładnie realizują jakby wzór postępowania ojca kłamstwa. Kłamią, bo się czegoś wstydzą. Do czegoś przyznać. Kłamią, bo się boją. Jak powiedziałem, kłamią, bo chcą coś zyskać. To chyba najczęstszy powód, dla którego się kłamie. I o ile my, adwentyści, chrześcijanie, no być może nie dostrzegamy w sobie czegoś takiego jak zysk nie jest być może dla nas najważniejszą rzeczą, dla której byśmy się mogli zdecydować na kłamanie, ale już wstyd. Nie mieliście sytuacji, gdy ze wstydu przed przyznaniem się do czegoś, że mogą pewne rzeczy wyjść na jaw, wkłamaliście?
Nie chcę, żebyście się mi tu przyznawali. Ale ja miałem. Ze wstydu, ze strachu przed czymś. To też są rzeczy, dla których kłamiemy, ale konsekwencje naszych kłamstw ostatecznie też mogą być tragiczne. To, że ktoś kłamie nie dla zysku, a ze wstydu czy ze strachu, wcale nie oznacza, że konsekwencje mogą być mniejsze. I to wcale niekoniecznie muszą być konsekwencje bezpośrednie. To mogą być konsekwencje pośrednie. W życiu moim, w życiu innych ludzi, w życiu ludzi, którzy mojej rodziny, ludzi, którzy mnie otaczają. Moje drobne kłamstwa mogą się przerodzić w pewne poważne konsekwencje. To jest tak, wiecie, jakbym wyciągnął jedną niteczkę teraz tutaj, coś tutaj skubnął i jedną niteczkę z tego materiału zaczął wyciągać. To jak sądzicie, wyciągniecie tak elegancko jedną niteczkę bez naruszenia pozostałych? Tu w tym garniturze jest pewnie setki tysięcy nitek. I powiem, wyciągnę tylko jedną. Ale nie da się wyciągnąć tej jednej, bo ona jest tak przepleciona z innymi, że jakbym jej, może i wyciągnę ostatecznie, ale wszystkie inne będą jakoś w jej pobliżu zaciągnięte, naruszone. I już to nie będzie ładne. Znamy to. Znamy to. Biblia zawiera kilka ostrzeżeń, dlatego z uwagi na te konsekwencje zawiera wiele ostrzeżeń. Co się dzieje z narodem, którego władcy dają posłuch kłamcom? Czytamy w Przypowieściach 29:12. Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni. A to tylko wtedy, gdy ich słucha. A co, jeśli sam władca kłamie? Jeśli już samo to, że słucha kłamstw, daje posłuch kłamliwym opiniom, kłamliwym ekspertom i tak dalej, wszyscy jego słudzy są bezbożni. Dlaczego? No bo jeżeli na poziomie władzy można kłamać, to na poziomie obywateli, to obywatel sobie stwierdzi, jeśli nie ma jakiegoś silnego kręgosłupa moralnego, to sobie stwierdzi, jeśli go władza okłamuje, to dlaczego on ma być uczciwy i lojalny względem władzy? Tak? W końcu funkcjonujemy w ramach pewnej umowy społecznej. Wy tam rządźcie z naszego przyzwolenia, prawda? Ale ma być wszystko okej, uczciwie, porządnie. Ale jak władza kłamie, to i obywatel dochodzi do wniosku, że też może. I tak się taka degeneracja moralna zaczyna posuwać. Jak to się mówi, ryba się psuje od głowy. Tak ten tekst, innymi słowy, wyraża to samo. Co grozi ludziom z kolei dorabiającym się majątku za pomocą kłamstwa? I co jest prawdziwym bogactwem człowieka? Czytam Przypowieści Salomona 21:6. Kto gromadzi skarby językiem kłamliwym, ugania się za marnością i wpada w sieć śmierci. Nie warto. Nie warto. Mamy do czynienia z człowiekiem, który dzięki językowi kłamliwemu zgromadził skarby. Tak, udało mu się zgromadzić skarby. Pewnie nie stało się to z dnia na dzień. Kłamał tu, kłamał tam, udało mu się nagromadzić. Ale przychodzi kiedyś taki moment, że ktoś go wreszcie złapie za rękę, że jacyś oszukani ludzie, prawda, zwrócą się do organów ścigania albo sami wezmą sprawy we własne ręce. I jak nie na nim, to na jego majątku, jak nie na jego majątku, to na jego dzieciach, ale się odegrają. I to oszustwo, to kłamstwo z jego konsekwencjami wróci w czwórnasób. Nie warto. Zyskiem człowieka jest jego dobroć, lepszy ubogi niż kłamca.
Jeśli miałeś więc kiedyś ochotę trochę zachachmęcić, trochę naciągnąć rzeczywistość, żeby zarobić, może w jakichś tam zeznaniach podatkowych, wiedz, że lepszy ubogi niż kłamca. Czego nie uniknie żaden kłamca? Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało, przy powieści 19:5. A Apokalipsa 21:8 mówi: udziałem bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Tak jak powiedziałem, bojaźliwych, bo ci, którzy kłamią ze strachu. Jako chrześcijanie wyrobiliśmy sobie takie dwie postawy na przestrzeni wieków względem kłamstwa. Pierwsza to taka, że uznajemy, że oczywiście kłamstwo jest złe. Kłamać nie należy, nie powinno się, nie wolno, bo jest złe. W żadnej sytuacji, nigdy i nigdzie. Ale jest też druga postawa, która w praktyce, czy większość chrześcijan się do tego nie przyzna, nas, adwentystów też, ale w praktyce to większość ludzi wydaje się, że wyznaje właśnie drugą zasadę, która mówi, że niektóre kłamstwa są dobre. I za przykład podają tutaj taki biblijny przykład, są dwa przykłady najczęściej padają, biblijny i z niedawnej historii. Taki biblijny, że niektóre kłamstwa są dobre, to jest przykład z drugiego rozdziału Księgi Jozuego, kiedy szpiedzy izraelscy weszli do Jerycha i tam no, lokalna policja dowiedziała się, że tam są, prawda? Kontrwywiad lokalny dowiedział się, że tam są i zaczął ich szukać i oni się schronili w mieszkaniu prostytutki Rahab. I tam do tego mieszkania też wpadł ten kontrwywiad i pytał, są tu tacy tam szpiedzy, prawda? Ona mówi, nie, a właściwie to gdzieś tam poszli. Byli, ale sobie poszli. Tam. O, pogoń ruszyła tam, a ona ich po prostu bezpiecznie w tym czasie ukrytych bezpiecznie z tego mieszkania usunęła. No, oczywiście skutkowało to tym, że jak wiemy, znamy tę historię, że kiedy Jerycho upadło, to na wszystkie mury, to ten fragment murów z jej mieszkaniem nie upadł i wszyscy, którzy byli w nim zgromadzeni, cała jej rodzina przeżyła, chociaż wszyscy inni mieszkańcy Jerycha zginęli. No ale ona ewidentnie skłamała. A mimo to skłamała, żeby ratować życie owych dwóch szpiegów. A mimo to jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków wymieniona pośród zbawionych, pośród bohaterów wiary. I to jest jako przykład podawane wielu z nas, że są jednak sytuacje, że kłamać można. Takie sytuacje, no i zaraz mówimy, no bo to chodziło o ratowanie życia. Swojego, cudzego. I to jest przykład z Pisma Świętego, ale jest też przykład z takiej bardziej nowożytnej historii, gdzie wielu ludzi pyta, no to jak byś się zachował w czasie okupacji, jeśli byś ukrywał Żyda, a przyszedłby ktoś i powiedział, czy nie ukrywasz Żydów tutaj, prawda? Albo jak ukrywasz, to ich ujawnij. To co, powiedziałbyś, że masz ich tam w stodole, w lepiance, w ziemiance gdzieś tam ukrytych? Pod podłogą? Na strychu? Czy też byś po prostu skłamał, że ich tu nie ma, modląc się, żeby nie sprawdzali za dokładnie? No, wielu ludzi stało w takich sytuacjach, było w takich sytuacjach, wielu ludzi kłamało.
Wielu ludzi nosiło jakiś prowiant, by ratować tych Żydów, prawda? I pytani gdzieś tam, prawda, kłamali, mówiąc, dokąd to wszystko niosą, a nieśli, żeby ich nakarmić, tak? Czy te przykłady mają służyć za usprawiedliwienie tak zwanych białych kłamstw, których ludzie często dokonują codziennie, ale w tak zwanej dobrej wierze? Bo myślą, że to nikomu nie zaszkodzi, a może nawet pomoże. I nawet próbują swoiście interpretować przykazanie Boże, które mówi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I mówią, no to przykazanie w końcu mówi, żeby nie mówić czegoś fałszywego przeciwko bliźniemu, a jeżeli się mówi coś fałszywego dla dobra bliźniego, na zasadzie nie ma u mnie żadnego Żyda. A jest. Nie ma. Czy Rahab nie mówiła fałszywego świadectwa dla dobra tych dwóch szpiegów? Czy więc złamała to przykazanie? Myślę, że to trochę zawężająca jednak interpretacja tego przykazania. Że pozostałe teksty Pisma Świętego, które już nie mówią eufemistycznie o niemówieniu fałszywego świadectwa, ale które wprost używają słowa kłamstwo, mówią bardzo wyraźnie, że pośród zbawionych nie będzie kłamców. W ustach ich nie znaleziono kłamstwa, a nie, że tylko nie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu. To byłaby zawężająca interpretacja tego przykazania. My tak nie możemy interpretować tego przykazania. Zresztą większość tych przykazań Pan Jezus, kiedy je interpretował w kazaniu na górze, wziął tylko kilka z nich przykładowo, zinterpretował je zawężająco czy rozszerzająco? Zabójstwo bliźniego, zabójstwo zinterpretował rozszerzająco czy zawężająco? Rozszerzająco, bo rozszerzył je to nawet na gniew przeciwko bliźniemu, tak? Cudzołóstwo zinterpretował rozszerzająco czy zawężająco? Rozszerzająco, wystarczy spojrzeć. Gdyby chciał zinterpretować zawężająco, to by powiedział, że spanie z inną żoną nie jest żadnym problemem, byleby na swoim łóżku, a nie cudzym. To byłoby zawężająca interpretacja. Nie zawężajmy więc i my przykazania: nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, tylko do sytuacji mówienia przeciwko. Mówiąc, że już to za bliźnim swoim, ku jego dobru, już jest okej. No ale wróćmy znowu do Rahab. Zgrzeszyła? Czy ci ludzie, którzy skłamali, mówiąc, że nie ma Żyda, a był, zgrzeszyli w tamtej sytuacji? No to tu kolejny raz muszę, pewnie już to mówiłem przy okazji różnych kazań, to moje skrzywienie prawnicze, że trzeba odróżnić sytuację, mam wrażenie, trzeba odróżnić sytuację, pojęcie czynu zabronionego od pojęcia przestępstwa. Jak się kogoś pozbawia życia, to zawsze to jest czyn zabroniony. Zawsze. Ale nie zawsze jest to przestępstwo. Czy którykolwiek sąd skaże kogoś za pozbawienie kogoś życia, gdy ten ktoś po prostu bronił swego własnego życia? Samoobrona. Ja już nie wchodzę w jakieś tam sytuacje skrajne, prawda? Przekroczeń samoobrony i tak dalej. Samoobrona wyłącza przestępczy charakter czynu. Albo działanie wyższej konieczności. Gdy strażak zniszczy komuś samochód, zniszczy cudze mienie. Niszczenie cudzego mienia podpada pod przykazanie: nie kradnij.
bo przykazanie nie kradnij stoi na straży cudzej własności. Tak? A więc zabieranie cudzej własności, niszczenie cudzej własności jest nawet w normach Bożych grzechem. Ale jeżeli strażak zniszczy cudzy samochód, bo stoi na hydrancie, a ten hydrant jest potrzebny, żeby ugasić cały dom, i nie da się tego inaczej zrobić, jak tam go po prostu tylko włamać się do niego, prawda, wybić szyby, dostać się tam, odpalić jakoś, nie wiem, poruszyć, przesunąć. Czy to będzie uznane przez jakikolwiek sąd za przestępstwo, czy też za działanie w stanie wyższej konieczności? A czy uznanie, innymi słowy, uznanie, że ktoś działał w samoobronie albo w stanie wyższej konieczności, spowoduje, że ten człowiek nie będzie uznany winnym przestępstwa? Ale czy to jakby jest wystarczającym powodem, żeby teraz zniszczyć wszystkie samochody albo żeby pozbawiać innych ludzi życia? Czy to jest powiedzenie, że teraz po tym, co zrobił ten strażak i ten człowiek, który bronił własnego życia i kogoś zabił, to czy teraz po tych dwóch sytuacjach znaczy, że już można zabijać ludzi? Że już można niszczyć cudze rzeczy? Nie. To są nadal czyny zabronione. Innymi słowy, to, co zrobiła Rahab, czy ci ludzie, którzy kłamali w ochronie Żydów, tak, skłamali. Posłużyli się kłamstwem, świadomie, celowo posłużyli się kłamstwem. Ona i oni. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg będzie wyciągał względem nich z tego powodu konsekwencje. Że Bóg uzna ich winnymi grzechu. Jak sąd dziś innych winnymi przestępstwa w takich sytuacjach. To nie znaczy, że odtąd Pan Bóg się godzi, żeby popełniać te czyny zabronione. On nadal ich zabrania. Ale nie przypisze im grzechu, nie przypisze im winy. Nie chcę przez to powiedzieć, jeszcze raz, bardzo mocno, że oto mamy przyzwolenie w Piśmie Świętym na białe kłamstwa. Ale też nikt z nas prawdopodobnie w ciągu całego swego życia nie będzie w takiej sytuacji, jak była ta Rahab, czy w takiej sytuacji, jak byli ci ludzie chroniący Żydów w okupacji. Jeśli będziemy w takich sytuacjach, nie daj Bóg, żebyśmy byli. Jeśli będziemy w takich sytuacjach, zostawmy Panu Bogu ocenę. Bo to są sytuacje skrajne i bardzo łatwo się czasem, zbyt łatwo poddaje te sytuacje skrajne i zachowania ocenom, prawda, z ciepłego, miękkiego fotela w czasach pokoju. Ale też nie pozwólmy sobie samym na to, żeby te sytuacje były wymówką do tego, że skoro Rahab mogła w dobrej, jej zdaniem, sprawie skłamać, to ja dzisiaj mogę w dużo błahszych sprawach kłamać. Od chociażby w takich, gdy ktoś się paskudnie, że tak powiem mocno, z przyjaciół, paskudnie się ubrał. Ale jest przekonany, że jest świetnie. Jak wyglądam? Widzicie? To jest najczęstsza nasza reakcja. Prawda? Przecież nie powiem przyjacielowi, że po prostu fatalnie. No nie powiem mu. No i będę go tak chronił przed jego własnymi uczuciami, prawda? Ale on się tak paskudnie ubrał, idąc aplikować na nowe miejsce w pracy. I ja mu nie powiem, że jest paskudnie ubrany. Ale powiedzmy, że ten jego przyszły, ewentualny szef ma dużo, jeszcze nawet większe od mojego poczucia estetyki. I co? Ja mojemu przyjacielowi nie powiem, prawda? Powiem mu, świetnie wyglądasz. No bo chcę, żeby się dobrze poczuł. Chcę go podbudować. Chcę powiedzieć fałszywe świadectwo dla jego dobra. Takie białe, nazwę to, takie nie dość, że białe, to jeszcze kłamstewko. Tam kłamstwo zaraz. Kłamstewko.
a on pójdzie tam aplikować o tę robotę i nawet zdania nie dokończy, bo powiedzą, dziękujemy Panu, zadzwonimy do Pana. Bo ktoś rzuci okiem, uff. Nie. A może gdybym coś powiedział, może gdybym delikatnie zasugerował, wiesz, do twoich włosów, Pano, jakiś inny kolor by bardziej i może coś nowszego. Mogę kiedyś pójść z tobą, pomogę ci wybrać. Nie trzeba od razu walić między oczy, prawda, typu słuchaj, w czymś takim to nawet moja babka nie chodziła. Nie trzeba tak. Nie trzeba rąbać prawdy między oczy. Prawda? Kiedy powiedziałem, że mówmy prawdę, to wcale nie znaczy wyrębujmy ją między oczy. Nie musimy też wszystkiego od razu mówić. Ale właśnie takie drobne rzeczy nam się bardzo często zdarzają. Jak powiedziałem, racjonalizujemy je, minimalizujemy ich skutki, ich moralne znaczenie, mówiąc, to przecież drobna rzecz, że mu powiem, że jest świetnie ubrany, prawda, jak nie jest. I wiele innych takich rzeczy. Tyle tylko, że jeżeli wielokrotnie będę to robił w różnych sprawach, to w końcu wejdzie mi to w krew tak, że zacznę już zwyczajowo kłamać w sprawach drobnych, a potem w coraz większych i jeszcze większych, aż w końcu takich, które przyniosą złe konsekwencje, życiowe konsekwencje w życiu moim, moich bliskich, moich dzieci. Tak to się odbywa. I nie ma co się powoływać na Rahab i na Żydów w czasie okupacji. Dla obrony różnych drobnych, białych kłamstw dzisiaj. Rahab osądzi, a właściwie już osądził Pan Bóg. Uznał ją za bohaterkę wiary, co wcale nie znaczy, że kłamstwo było tu bohaterstwem. Ale zostawmy tę ocenę Panu Bogu. To, co wam wcześniej naświetliłem, może być tylko taką sugestią ze stosunków współczesnych, z pewnej teorii prawa, jak można te rzeczy ocenić i rozróżnić. Jedno jest pewne, nie może to być powód, dla którego mamy akceptować dzisiaj drobne, białe kłamstewka. Poza tym kłamanie i niekłamanie to jest jedna rzecz, ale obowiązkiem chrześcijan jest więcej niż tylko nie kłamać i powstrzymywać się od kłamstwa. Obowiązkiem naszym jest w ogóle generalnie mówić prawdę. Niekoniecznie od razu całą, bo nawet Pan Jezus powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale nie jesteście na to gotowi. Więc niekoniecznie musimy, mówiąc prawdę, będąc przekonanym, że powinniśmy zawsze mówić prawdę, zawsze mówić ją całą. To też nie od razu oznacza, że powiedziałem pół prawdy. Wiele zależy od intencji naszych w tym wszystkim. Dlatego chcę zakończyć kilkoma też tekstami, które pokazują, jaka powinna być nasza postawa jako chrześcijan wobec kłamstwa, jako wierzących wobec kłamstwa i wobec prawdy. W psalmie 119, 163 werset. Nienawidzę kłamstwa, brzydzę się nim, pokochałem zaś twoje prawo. Dlatego odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę sobie nawzajem, bo jesteście członkami jednego ciała, mówi list do Efezjan 4:25. Jeśli nawykowo do tej pory kłamałeś, to Pismo Święte tu pokazuje, jak ten nawyk zmienić. Nie wystarczy mówić sobie, nie będę kłamał. Bo kto ma nawyk, nie przełamie go jednym postanowieniem, nie będę kłamał. Tu jest powiedziane, odrzućcie kłamstwo, a mówcie prawdę. To puste miejsce po kłamstwie ma po prostu zająć prawda. Życie prawdą. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. To mowa o Jezusie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chcesz porzucić kłamstwo, nawykowe kłamanie w różnych drobnych sprawach,
Nie wystarczy, że sobie to obiecasz. Bo te obietnice mają takie znaczenie, jak wszystkie noworoczne. I taką siłę. Ale ważne jest, żeby wypełnić swoje życie Chrystusem, który sam jest prawdą. Jeśli wypełnimy nasze życie relacją z Nim, to nawet nawykowe kłamstwa odejdą w przeszłość. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8:40, lecz teraz chcecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. To jest też pokazane tutaj, jaką mamy prawdę mówić ludziom. To niekoniecznie musi być prawda o tym, wiesz co, fatalnie wyglądasz. Ubrałbyś się. To niekoniecznie musi być ta prawda. To ma być prawda, którą usłyszeliśmy. To jest prawda, którą Bóg chce, żebyśmy mówili. Prawda, którą usłyszeliśmy od Boga, którą przeczytaliśmy w Piśmie Świętym. W mówieniu tej prawdy celujmy. Ale też nie unikajmy powiedzieć komuś prawdę, jak najdelikatniej można, o drugim człowieku, gdy widzimy, że w swoim postępowaniu błądzi. Że mógłby lepiej. Ale jak najdelikatniej można, żeby zbudować, a nie pogrzebać. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. To słowa z Ewangelii Jana 7:17-17, gdzie mowa w ogóle o Duchu Świętym i Jego roli w naszym życiu. Jeżeli chcemy być dzisiaj głosicielami prawdy i chcemy być znalezieni tymi, którzy nie będą mieli kłamstwa w naszych ustach, to właśnie bądźmy poświęceni studiowaniu Słowa, relacjom z Jezusem Chrystusem, wchodzeniu z Nim, pogłębianiu tej relacji. A wtedy kłamstwa, nawet nawykowe, nawet drobne, nawet takie, które minimalizujemy, pierzchną gdzieś same. Pierzchną gdzieś same. I róbmy to z tym większą satysfakcją i też poczuciem odpowiedzialności, wiedząc, że kłamstwo może kiedyś pośrednio doprowadzić kogoś innego nawet do utraty życia. Bo to nie jest drobna rzecz, nawet jeśli taką nam się wydaje. Nawet jeśli próbujemy ustawiać hierarchię grzechów większych i mniejszych w dekalogu, to takiej hierarchii nie ma. Wszystkie one mają taki sam ujemny, moralny znak. Niech nam Pan Bóg dopomoże, a przede wszystkim wybaczy nam, że nawet po nawróceniu wielokrotnie mijaliśmy się intencjonalnie z prawdą. Niech wybaczy nam wszystkie te nasze racjonalizacje tego, co robiliśmy, te nasze minimalizowanie odpowiedzialności i skutków, jakie to może przynieść. Niech nam wybaczy, a przede wszystkim da siłę do tego, żebyśmy nigdy już tą drogą nie chodzili, ale chodzili drogą prawdy, chodzili drogą Jezusa Chrystusa, Jego słowa. O to Cię proszę, Boże, dla siebie, dla zboru. Amen.